Yo, jak się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka kolekcjonerstwa numer 43. Jak co tydzień, oczywiście w sobotę. I oczywiście jest to Call of Duty Advanced Warfare. Jak na ten moment, moim zdaniem, najlepsze Call of Duty. Tak, zrobiłem pauzę, żeby dotarło do was to, co powiedziałem teraz. I już wam mówię, dlaczego tak myślę, słuchajcie. Chociaż tyle hejtu wylałem na tą grę, to jednak postanowiłem sobie sprawdzić, czy w poprzednich kodach było lepiej, czy poprzednie kody są lepsze, są fajniejsze na ten moment, jak mi się w nie gra. I powiem wam szczerze, że nie. Jak wiecie, wziąłem sobie, kupiłem Call of Duty Ghost i oczywiście w Call of Duty Ghost dalej jest ta sama kamperiada, dalej jest to samo granie z LMG, z Thermovizją, dalej tak samo jest nudny przede wszystkim i przede wszystkim jest też ograny przeze mnie. I ja już mam tego koda serdecznie dosyć, więc raz na jakiś czas sobie włączę na 2-3 sesje i mam już na kolejne 2-3 tygodnie dość Ghosta, po prostu dość. Nie chcę w niego grać i nie podoba mi się on i dlatego Advanced Warfare jest fajniejszy moim zdaniem. Ale poszedłem dalej, słuchajcie, poszedłem dalej. Pożyczyłem sobie Xboxa 360, to szwagra wiadomo, i sobie wziąłem Black Opsa 1, Black Opsa 2, MW2 i MW3 nigdy nie przypadały mi, nigdy nie przypadły mi do gustu i te części, to nawet nie brałem tych części, mam te części, ale nie grałem nigdy w te części i teraz też ich nawet nie brałem, bo nie podoba mi się, tak? Więc tutaj to wyrzucam, ale Black Ops 1, Black Ops 2, przecież to były takie znakomite gry. Ale słuchajcie, po jednej sesji, po jednym wieczorze miałem ochotę rozwalić pada o kolano normalnie, konsolę o drugie kolano, a płyty pogryźć. Tak byłem wkurzony grając te gry. Był tutaj w ogóle fajny triple. Byłby kład, gdyby nie to, że teammatek mi podebrał killa. No ale dobra, przechodząc dalej. W BO2... Tak, jest taki sam lag jak w Advanced Warfare. Ja nie potrafię w tą grę grać, nie mam trochę skilla, to też wiadomo, nigdy nie byłem dobry w BO2, jeszcze byłem takim noobkiem raczej, jak grałem w tą część. Poza tym, no nie wiem, no jakoś mnie... Snajperzy, przede wszystkim snajperzy, tak, no biegają wszędzie, rushują, no to są najlepsze LKM-y, SMG i LMG to snajperzy. Ale jeszcze druga rzecz, shotguny, tak? No shotguny tam akurat nie mam tutaj, to nie jest wina gry, bo shotguny działają tam w miarę okej. Gościu rzeczywiście z bliska mnie zabija tą jedną kulą, ale tak jak powinno być w shotgunach, tak? Oczywiście, ja się zgadzam, ale jest ich cholernie dużo i po trzech siedzą w budynkach i jest po prostu masakra. No zero przyjemności z gry miałem. I nie wiem, no mówię, też nie jestem taki obeznany w tym padzie, jakoś się odzwyczaiłem, ten PS4 mi leży teraz najlepiej w dłoni. A tam, no, nawet gdybym umiał grać na tym padzie, to i tak by mi nie szło, bo lag jest taki sam jak w Advanced Warfare, tak? Więc to się niczym nie różni i nawet, nie wiem, tutaj brawa dla Kupczyna, że on dalej gra w tą grę, bo naprawdę jest ciężko i gdybym sobie podłączył przez Wi-Fi konsolę, to i tak bym nic nie potrafił tam nagrać. Jedyne co tam wbiłem, jakieś swarmy, takie rzeczy, tam Z20 gunstreaky, takie sprawy, ale no to i tak nie jest nic fajnego, nie miałem przyjemności grania w tą grę. W Black Opsie pierwszym cholera jasna, non-stop migracja hosta, non-stop jakieś zlagowane te hosty, w ogóle feeling tej gry mi nie leży, nie czuję jej zupełnie, też nawet głupiego Visata nie potrafiłem tego tam wbić, jakkolwiek on tam się nazywał, już nie pamiętam. SR coś tam, jakoś tam numerki były dalej. Mniejsza z tym, więc uważam, że na ten moment Advanced Warfare jest znakomitą grą i jak sobie dzisiaj włączyłem, pogram troszeczkę, to nic nie wbiłem. Lag był jak jest, ale przyjemnie mi się grało, naprawdę mi się przyjemnie grało w porównaniu do tamtych części. Nie wkurzałem się tak aż mocno, jakieś tam wyniki 70 plus, takie coś się da jakoś wbić bez większych problemów. Więc ogólnie, o to jest w ogóle Get Wrecked. W ogóle jest najlepszy, tak? I mimo, że mnóstwo rzeczy tutaj złych mówię, to nie mówię dlatego, że gra mi się nie podoba, tylko no są te błędy, tak? Są te błędy, nie jest, mam balans broni i połączenie, dwie największe rzeczy niby są skopane, ale i tak jest ta gra przyjemniejsza, o wiele przyjemniejsza niż te poprzednie kody, więc u mnie na kanale będzie Advanced Warfare w 95, może 99 nawet procentach, bo nie zamierzam grać te poprzednie kody, bo mnie naprawdę irytują jeszcze bardziej niż Advanced Warfare, więc kod AW. Bardzo fajny gameplay tutaj ogólnie, Flawless z LMG-kiem, grałem sobie tutaj z dwoma ziomkami, z klanu Enigma, z Mankeyem i z Jeffreyem bodajże, oczywiście link do kanału Mankeya możecie znaleźć, Jeffrey nie nagrywa, więc niestety nie obejrzycie nic od niego, ewentualnie może na Enigmie. Pozdrowienia oczywiście tutaj dla chłopaków, że mnie wspierali i to jest 50-0 Flawless z LMG Amelie. Dla mnie bardzo fajny gameplay, bardzo dobry gameplay.
Może 50 gunstick to nie jest jakiś koks, ale LMG-ki nie są najlepsze. Nie wiem, teraz zbuffowali sporo broni, nie wiem, czy są mocniejsze, czy są koksiowniejsze, ale na ten moment, kiedy grałem, a ten gameplay ma już chyba z 2 miesiące może. Może miesiąc, może trochę przesadziłem, no ale jest bynajmniej starszy, przynajmniej starszy niż te, które ostatnio wam puszczałem, więc jest dobry, tak mi się bardzo podoba, ale mniejsza z tym, bo dzisiaj chciałbym pogadać troszkę o naiwności. To jest temat dzisiejszego komentarza. Słuchajcie, mam koleżankę w pracy, która miała taką niefajną przygodę z własnej głupoty, moim zdaniem. Ona pracuje, znaczy koleżankę, znajomą, ja widuję ją raz na tydzień może, bo jak ona pracuje na przeciwległe zmiany do mojej na nocki, no to się widzimy tylko raz, jak ona schodzi z nocki już na wolne, a ja wtedy, sorry, zaczynam pracę, więc po prostu z twarzy, z widzenia ją tam znam. I ona zrobiła coś takiego, zostawię wam tutaj artykuł cały w linku, jeżeli chcecie, to sobie możecie przeczytać. Ona zapożyczyła się na ponad 400 tysięcy złotych i wysyłała je do pewnej pani, jak się później okazało. Na początku to było coś takiego, że po prostu, to jest swoją drogą też, że internet może być niebezpieczny, nie? Poznała faceta przez internet, nigdy się nie widzieli, ale wiadomo, on tam jakieś jej zdjęcia wysyłał, a tak naprawdę to była ta kobieta, która ją naciągnęła na kasę. Na niemało, bo 400 koła, nie? 400 tysięcy złotych, no to już nie jest mała kasa. No i się poznali, ona tam ściemniała jej, że ma tutaj chore, nie wiem, chore dziecko, jest sama chora, potrzebuje na chorą matkę i ta ciągle jej wysyłała kasę, tak? Ponad, znaczy nie ponad, prawie 400 tysięcy złotych, aż w końcu jej wyciągnęła od niej. Oczywiście ta kobieta się zadłużała, a to nie były jej pieniądze, to były kredyty, jakieś takie, wiecie, prowidenty i tak dalej. Jakieś duże kredyty, nawet chyba hipoteczne. Nie rozmawiałem z nią nigdy, że ona chyba też by nie chciała o tym gadać, ale była w rozmowach tak w toku, była w jakichś różnych czasopismach, po prostu dała się nabrać kompletnie, nie myślała w ogóle i jest w czarnej dupie w tym momencie, tak? No, to było w 2009 roku chyba, teraz już coś się musiało zmienić, skoro mieszka w Anglii, tutaj pracuje w mojej fabryce, więc coś poszło na plus. Jednakże i tak pewnie ma ciężko, i tak musi to spłacać. I czy uważacie, że należy jej się taka kara od życia, pójście do więzienia, czy coś więcej? Czy jednak powinna, może nie wiem, zostać umorzone te długi, ktoś powinien je spłacić, ponieważ no, została oszukana przez tą osobę i naiwność nie powinna być karana. Jak uważacie? Ja wam przedstawiłem historię i to tyle. Gameplay, mam nadzieję, że wam się spodobał. Mój komentarz też, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!